Czwórka Polskie Radio, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiają Radioterapia. Reżyseria Ksawer Żuławski. Odcinek 13. Scenariusz Olgi Wrzesińskiej wzbudził sporo kontrowersji. Jedni uważali, że seksu w nim za dużo, inni, że za mało. Dyrektorowi brakowało Szekspira, a reżyserowi prawdy. Dzisiaj na życzenie reżysera Olga opowie o swoim prawdziwym ja. Mój drogi pamiętniczku. Jakie to pretensjonalne. Mój drogi pamiętniczku, nie byłoby ciebie na świecie, gdyby nie mój nowy psychoterapeuta, który uznał, że możesz mi pomóc. No więc, nie zaczynamy zdania od nowa, więc dobrze. Przestanę wreszcie zwlekać, powiem wszystko wprost. To całe pisanie dla radia to jakaś szopka. Nie jesteśmy w stanie wyjść poza początek pierwszego odcinka. Zawsze uważano mnie za specjalistkę od zarządzania zasobami ludzkimi, ale teraz poległam. Introwertyczny parkingowy, nawiedzony jogin z manią prześladowczą i Barbie. Oto mój wspaniały Dream Team. Zespół, z którym mam tworzyć wiekopomne dzieło. A do tego jeszcze ja. Uśmiech na twarzy i opanowanie. Chodząca góra lodowa. A w środku chce mi się krzyczeć. Nienawidzę tego! Ale nie krzyczę. Biorę głęboki oddech i łudzę się, że coś wreszcie napiszemy. Wtedy idziemy do przodu, ale po primo nie możemy się dogadać. Bombardujemy własne pomysły atak za atakiem. Od czasu do czasu odzywa się dyrektor i jak prawdziwy lider zagrzewa nas do walki. Oto spoglądają na was oczy geniuszy polskiej kultury. Mam nadzieję, że wasze portrety zawisną obok fotografii naszych wielkich, wspaniałych, niedoścignionych. Nie czujcie się przytłoczeni, ale dajcie mi Szekspira. Szekspir! Czy on nie słyszał o innych autorach? Czemu nie mogę być Kafką, Dostojewskim, albo nawet Joanną Chmielewską, albo sobą? Dlaczego mam pisać Szekspirem, kiedy jestem... Właśnie. Jakim ja jestem? Jagą Wrzos, autorką bestsellera o kulisach pracy w korporacji, czy Olgą Wrzesińską, autorką poradników? Bądź sobą, walcz i nie płacz. Tak łatwo to powiedzieć. A ten reżyser, słynny reżyser o egzotycznym imieniu w korespondencji prosto z festiwalu w Pekinie. Przecież ten człowiek sam nie wie, o co mu chodzi. Ci wasi bohaterowie tak dużo chcą, ale żeby byli prawdziwi, muszą chcieć mniej, bo to za dużo grzybów w barszczu. Ale jak będą chcieli mniej niż mieli, to się fabuła wam wybieli. I na te słowa my się wszyscy zdębieli. Nie, ja nie dam rady. Nie, po prostu nie dam rady. Kochanie, Olga, jesteś w domu? Tak, jestem. Wpadłem tylko na chwilę. Mam dzisiaj kolację z tymi nowymi kontrahentami. Muszę zaraz lecieć. Tak, oczywiście. Co u ciebie? Dobrze. Jak pisanie? Dobrze. Nie umiesz kłamać. Mówiłem ci, że ta cała pisanina to dzieci nada. Nie wiem w ogóle, co ci odbiło. Dobre stanowisko, sukces za sukcesem, a ty się nagle bawisz w pisarkę. Zastanawiam się, czy ty może po prostu się nudzisz. Może jednak chcesz dziecko? Nie. Wiem, że ustaliliśmy, że nie będziemy się rozmnażać. Ale jeśli czujesz taką potrzebę, zawsze możemy o tym porozmawiać. Adrian, nie zmieniłam zdania. To przestań się wygłupiać. W przyszłym tygodniu jest zebranie zarządu. Mogą rozważyć twój powrót. Patryk ciągle powtarza, że drzwi dla ciebie są od zawsze otwarte. Olga, proszę cię, chociaż to przemyśl. No, muszę pędzić. Business meeting. Nie czekaj z kolacją, wrócę późno. Adrian? Tak? Masz szminkę na kołnierzyku. Nazywam się Olga Wrzesińska, jestem autorką poradnika Bądź sobą, walcz i nie płacz. Materiał nagrany na tej płycie jest dodatkiem do książki i ma na celu pomóc wam w staniu się prawdziwym sobą. Ćwiczenie numer 1. Relaksacja. Połóż się wygodnie, rozluźnij się i weź głęboki oddech. Wystąpili
Włodek Dębowski, Mariusz Drężek, Barbara Garstka, Magda Kielar, Jakub Kukla, Andrzej Szopa i inni. Scenariusz Justyna Kowalska, Anna Szamotuła, Jarosław Grzechowiak i Marek Jagielski. Reżyseria Ksawer Żuławski. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.